Witajcie. Dzisiaj znajdujemy się przy 28-głosowych organach Siegfrieda Sauera w kościele pod wezwaniem Ducha Świętego w Herne w Niemczech. W pierwszym manuale w prospekcie znajduje się pryncypał ośmiostopowy. Do tego oktawa 4. Oktawa 2. Mikstura pięciorzędowa o podstawie 1/1/3. I do tego dopełnimy sobie jeszcze wszystko burdonem 16. W pierwszym manuale mamy prześliczny głos Rohrflöte 8. Oraz Gedakt 4. Kolejnym głosem fletowym jest burdon 16. Do tego rohrflöte 8. I Gedakt 4. Kornet trzyrzędowy. Teraz z rohrflötem 8. I Gedaktem 4-stopowym. Piękna, mocna trąbka 8-stopowa. Sekcja drugiego manuału znajduje się w szafie ekspresyjnej, która znajduje się tuż nad głową grającego. Znajduje się w tej szafie taki głos jak Holzflöte 8. Mamy też głos bardzo realistycznie naśladujący flet poprzeczny, czyli trawers flöte 4. Oba te flety 8 i 4 brzmią następująco. Oba te flety 8 i 4 brzmią następująco.
tego na sard 2 i 2 trzecie. Do tego szwigel dwustopowy, bardzo delikatny. Do całości jeszcze mikstura w francuskim stylu fourniture, czterorzędowa o podstawie dwóch stóp. Odejmiemy teraz tę miksturę i dodamy zamiast niej tercję, jedynie czy piąte. I do tego dodamy jeszcze siflet jeden. Teraz sample z fluty z sifletem. Szafa ekspresyjna wyposażona jest też w dwa głosy językowe. Jest to trąbka harmoniczna, ósmystopowa. Drugim głosem językowym jest obój ośmiostopowy. Sekcja pedału posiada bardzo bogatą paletę głosów pryncypałowych. Pryncypał 16-stopowy. Oktawa z 8. I chorałba z 4. Sekcja pedału posiada dwa głosy fletowe. Jest to subbas 16. Oraz G-duct bass 8. W pedale mamy również miksturę Hinterzatz czterorzędowo o podstawie 2 i 2 trzecie. Z trzema głosami pryncypałowymi prezentuje się następująco. Sekcja pedału posiada też jeden głos językowy, jest to Puzon 16. Organy posiadają też dwa urządzenia dodatkowe, jest to tremulant
który wprawia wibracje wszystkie głosy tej sekcji, drugiego manuału. Oraz cymbel Stern widoczny w prospekcie organów. Z takich ciekawszych kombinacji wyróżnić możemy połączenie burdonu 16 z pierwszego manuału i na przykład tercji 1 i 3 piąte. I do tego jeszcze C flat 1. I teraz odejmiemy jeszcze tercję, będziemy mieć sam burdon i C flat. Poprzez głosy językowe znajdujące się w szafie ekspresyjnej możemy zaimitować takie francuskie, romantyczne organy. Dlatego możemy jeszcze dorzucić trąbkę z pierwszego manuału i puzon w pedale. Możemy też zrobić taką jakby medytację. Głosem solowym będzie traverse flute w połączeniu z tremulantem, a do takiego akompaniamentu użyję gedaktu 4 z pierwszego manuału. Thank you.
połączenie jeszcze, o którym nie wspomniałem, to połączenie selicynału i Vox Celestis. Szaf ekspresyjny do tego w pedale. Sam subbas, ale grany w kwintach, da nam taki efekt 32. Na sam koniec oczywiście crescendo instrumentu.